I tak, proszę Państwa, mija czas. Jest dopiero za 5, za 6, 10. Barbara, kawa? Idzie? Jak co? Chcesz, to ja pójdę. A co później robimy? Bo coś tu mi napomknęłaś, że może by gdzieś jechać? Nie wiem, czy nam się będzie chciało, ale jest jeszcze jedno miejsce chyba warte odwiedzenia. Fort El Cantuy. Znaczy taka luksusowa raczej dzielnia. No. No ale to może być trochę inne oblicze w Tunezji, tak mi się wydaje. Nie jestem pewna, czy dzisiaj będzie nam się chciało mimo wszystko, no ale jest taka opcja, że można wziąć taksę i, tam pojechać. To jest około 6 km stąd, więc nie ma tragedii. Ale na razie korzystajemy z pogody, nie? Ja to jeszcze liczyłem na plażowanie na plaży. Ja też. Takie prawdziwe. Ale właśnie w ciągu dnia to jeszcze trochę ma być chyba jeszcze cieplej. I myślę, że wtedy będzie przyjemniej na plaży. Co potrzebujesz? No dobra, to idę po tą kawę. Nie mam, to muszę się z tatą, tata weźmie chusteczki z baru. Daj mi to, porozmawiajmy. Idziesz pchełka ze mną? Tak. Tak? Idziemy mostem? Weźmiemy jakiś lody dla nas. O właśnie, weźcie sobie. Jak będzie otwarty, to sobie weźmiecie. Zawieje, żeby nie położyło tego leżaka na tobie. Bo czasami potrafi... Dobra, okulary, cyk. Załoga gotowa? Tak. Dobra. Załoga gotowa. Czym? No to wy nie idźcie mostkiem, a ja idę mostkiem. Dobra? Ale ona nie chce iść mostkiem właśnie. No. Kawa z mlekiem, tak? Chodź, Klaruszka. No, co jest z wami? Którędy idziecie? Dobra. Wow. O, zobacz, już się kolejka ustawia. Od razu. Widzisz? Tylko otworzyli. Wiesz, że już dzisiaj zebraliśmy opierdziel za leżaki. No właśnie czekałem na ten komentarz. Nie tak. Chciałam, że to nagrywasz, chyba coś powiedziałam. Co? Nie wiedziałam, że nagrywasz. Chciałam. Ciekawe, czy to będzie widać. Chciałam rozwijać jakoś tą myśl, czy co? Nie, no tylko ci informuję cię, że zostaliśmy nazwani Polaczkami. Bo zarezerwowaliśmy. Z małej czy z dużej litery, bo też to nie, ważne. Nie, z małej przecież. Tak, zrobiliśmy to specjalnie, no, bo zależało nam konkretnie na tym miejscu. Przy płytkiej wodzie. Każdy ma zawsze jakieś powody, ale tu akurat wszystkie leżaki już były, znaczy wiek dużo było do porezerwowanych dookoła, więc uznaliśmy, że nie będziemy się bardzo wyróżniać. To napisał pewnie ktoś, kto nigdy nie tak nie zrobił. A ciekawe, na ilu takich wakacjach w ogóle były? Ostatecznie jest mi z tego powodu bardzo wszystko jedno. Bardzo wszystko jedno, więc... się tam nie silta za bardzo. A, w ogóle chciałam powiedzieć, że już to mówiliśmy, ale jesteśmy mniejszością narodową w tym hotelu. To podkreślam. Naprawdę na palcach jednej ręki mogę wymienić ilość rodzin z Polski, które tutaj mówią, znaczy, które tutaj są, które mówią, te osoby, które mówią po polsku. A z kolei, jeśli chodzi o tą skalę zajmowania się leżaków, to powiedziałabym, jest no, wysoka, nie? Tak. Codziennie rano leżaki są pozajmowane. No to sami sobie odpowiedzcie, czy to rzeczywiście jest taka nasza przywara narodowa, czy nie? Bo mi się tutaj coś nie klei, jakby co? No. Większość tutaj to są Brytyjczycy, trochę nie Niemców mało, Holendrzy chyba jacyś. Tak naprawdę Francuzi. To są sami Brytole. Nawet ta pani z Manchesteru, to też dzisiaj rano widziałem, jak się rezerwowała. No. Ale... Więc
odczepić od tych Polaków. Się tłumaczyli. Nie, ale to też w sumie prostować trzeba takie rzeczy. To jest tak samo jak to, że Polacy są pijacy. No ja tu widzę całkowicie co innego, ale... Dobrze, nieważne. No, my to przynajmniej po 12:00. Zwykle. Dobra. Miniatureczka o picyk.